Jak okazało się, że w trudnych warunkach stanu wojennego zespół pod nazwą Brygada Kryzys nie może funkcjonować, bo proponowano nam funkcjonowanie, ale zmianę nazwy, czy ograniczenie jej do Brygady K i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to wszystko nie przystali, w związku z tym praktycznie zero możliwości koncertowania i zdecydowaliśmy się w końcu przestać walczyć z wiatrakami. No nie było to specjalnie sensu, nie było możliwości, nie było jak. On jest tu! Paru tygodni nie wytrzymaliśmy, żeby nie zawiązać nowej kapeli wraz z naszym przyjacielem Milo Kurtisem, Jarek Gruszka-Ptasiński, Paweł Kellner, ja i właśnie Milo Kurtis, Tomek Świtalski, to był pierwszy skład właśnie zespołu Izrael. I tu był bardziej pomysł, żeby zrobić zespół inspirujący się muzyką reggae, czy wręcz próbować grać reggae. Był taki okres, kiedy Brylewczak wyglądał jak Bob Marley. To był piękny. Nie poddawaj się, nie poddawaj, nie poddawaj się, nie poddawaj, o nigdy nie, nie poddawaj się, nie poddawaj. Żadnej demagogii, żadnej propagandzie, żadnemu przekupstwu, i żadnej presji. Jak już Izrael powstał, to mi się zrobiło trochę żal. Napisałem parę piosenek takich w konwencji wczesnego Izraela i zagrałem z nimi kilkanaście koncertów jako tak zwany gość w podróży, jeszcze z Tomkiem Rastamanem na basie, że graliśmy jako goście w podróży z sekcją Izraela. Tam taki secik już, secik Pawła Kernera, secik Roberta i secik. Spotkaliśmy się z Robertem zupełnie przypadkowo w Krakowie. Było to w roku 83, w kwietniu, gdzie odbywała się impreza pod nazwą Jazzowe Jajo, czy coś takiego, dokładnie nie pamiętam. No i ja śpiewałam tam jeden ze swoich pierwszych koncertów z taką jazzową kapelą Bill Street Band. Polubiliśmy się w sumie od początku. Było coś w tym mistycznego takiego, jakbym spotkała jakichś ludzi znajomych mi dotychczas tylko ze swoich snów. Właściwie nie chciało mi się z nimi rozstawać. Byłam bardzo młodą osobą i pierwszy raz spotkałam takich ludzi, bliskich mi wewnętrznie. Robert Bleski, równorzędnie z twórczością Deutera, tworzyli grupę ICL. Na polskim rynku muzycznym było to absolutne nowum. Nikt nie robił czegoś takiego, jak porwanie się na granie muzyki reggae w tamtych czasach, która swoją drogą jest super muzyką, muzyką płynącą z serc ludzkich, muzyką bardzo uczciwą, muzyką skierowaną do prostego człowieka. Maluję czasami z różnymi ludźmi obrazy i kiedyś malowałem do, co prawda, tylko muzyki z magnetofonu Izraela i uważam, że to świetny transowy zespół. Te koncerty wszystkie z nim naprawdę
miały tą energię. Człowiek tańczył sam z siebie. Nie trzeba było wpuszczać się w to, że leci muzyka, tylko po prostu wchodziło się i była podróż. Nie byłem zachwycony początkiem Izraela, jeśli chodzi o sposób podawania przesłania, bo było to dla mnie trochę naiwne. Ale potem z kolei zaciekawiło mnie to, co się działo muzycznie w Izraelu i to, jak to się przetransformowało i jakie rzeczy zostały nagrane na ostatniej, czy na przedostatniej płycie. Bo to były rzeczy, których tutaj w Polsce właśnie nikt nie grał i to było coś nowego. Ta grupa, która była najbardziej związana z tą ideologią pod koniec lat 70. i na początku 80. Wytworzyła nową jakość duchową i to było reggae. To było w ogóle coś niespotykanego. Od początku tej drogi walki z rzeczywistością zastaną, z rzeczywistością reżimu, z rzeczywistością ograniczeń na pewno zawsze był Robert Wylewski, który potrafił muzyce i w całych strukturach wokół muzyki stworzyć sytuację nieustannego ataku na to, co ja bym określił właśnie tą rzeczywistością reżimu. Z tych muzyków zaczęła generować pewna próba dotarcia do prawdy. Znaczy, że to nie tylko jest muzyka, to nie tylko jest klub, to nie tylko jest szarość dnia codziennego, tylko jest jakaś pewna próba diagnozy. W roku 84 jak debiutowaliśmy z zespołem Siekiera w Jarocinie i pamiętam taki moment, szczerze, nagle patrzę na to i gdzieś, no nie wiem, co się tam dzieje, na to następnie patrzę, tu idzie jakaś taka załoga, kolorowo ubrani, wszyscy, tu jakaś murzynka z psami, gdzieś tu psy latają w ogóle i tak dalej i z dreadami takimi wszyscy, nie? I ja się pytam kolegi, ty, kto to idzie, nie? A to mówią, człowieku, to Izrael idzie, a ja, ujo, nie, Izrael, wiesz, no niesamowita załoga, niesamowita. Tomka Budzyńskiego w 1984 roku, gdzie graliśmy z Izraelem koncert w Jarocinie. No, wspaniała atmosfera. Nasz koncert też był bardzo fajny, a i wtedy właśnie takim objawieniem był zespół Siekiera. No chciałem zawsze z kimś takim zagrać, nie? I nagle, kiedy rozpadł, no nie rozpadł się, ale odszedłem od zespół Siekiera, to sobie przyjechałem do Warszawy, i Robert Wylewski do mnie podszedł i spytał się mnie wprost, czy nie chciałbym z nim grać razem w zespole. No to ja się bardzo ucieszyłem, bo nie grałem akurat w żadnym zespole i razem z Robertem i Sławek Gołaszewski, pamiętam, jeszcze był przy tym, powiedzieli, jak oni to powiedzieli, pamiętam, bo to takich rzeczy się nie zapomina, że chodź zrobimy jakiś eksperymentalny składzik. Tak, no to zrobiliśmy eksperymentalny składzik i graliśmy w tym składziku 9 lat. Szarańcza może olczywu i woda błyska ze skał i nic tu nie ma do losu, nie nam starszy tylko chyba się żera odpowiedziać, oddajesz swój czas, przekonę znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, tam się daje, hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Projekt zupełnie nowatorski. Było parę takich zasad, na przykład zero solówek tak zwanych. Maksymalna ilość energii, wszystko było dobrze dopracowane. Tam w tym zespole, na przykład w odróżnieniu od Izraela, w ogóle nie było miejsca na jakieś improwizacje. Był program bardzo starannie opracowany.